Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Tym razem temat po raz kolejny asystenta Bixby. A mianowicie, no chyba Samsung w końcu posłuchał głosów wielu osób, jak i również deweloperów, którzy niezależnie tworzą apki umożliwiające zmianę funkcji tego przycisku, czy też to w Samsungu S8 Plus, czy też to w Note, w Samsungu S8. Więc w końcu przy którejś tam ostatniej aktualizacji samego Bixby jest w końcu jedna mądra rzecz, a mianowicie nie musicie w końcu korzystać z samego przycisku. Czyli możecie po prostu wyłączyć go, jego funkcję. Nie macie w tym momencie, przyciskając go, nie pojawia wam się to irytujące okno Bixby, które jest mało, szczerze mówiąc, według mnie przydatne i zbytnio z niego nie korzystam. No cóż, jak to zrobić? Jak widzicie, na chwilę obecną wciskamy, no mamy te Bixby, więc jeżeli mamy zablokowany ekran czy coś, wciskamy, no to po prostu nam się ono odpala. No niekoniecznie chcemy to widzieć, większość z nas z tego nie korzysta, Bixby nie mówi po polsku, no można sobie z nim pogadać, więcej filmów, co i jak działa Bixby. Oczywiście macie tutaj umieszczone na górze, możecie sobie kliknąć. A więc, co zrobić, żeby wyłączyć ten przycisk już tak za pomocą Samsungowych opcji? Wiecie co, no prosta sprawa, wchodzimy do Bixby, mamy ustawienia i szukamy pewnego miejsca, a mianowicie klawisz Bixby. Wchodzimy sobie tutaj i po prostu dajemy nie otwieraj niczego. W tym momencie, jak tylko będziecie przyciskać ten nieszczęsny przycisk od Bixby, czyli ten tutaj, nic wam się w końcu nie dzieje. Jest cisza, spokój, nie mamy konieczności działania i włączania tego przycisku. To samo w przypadku Samsunga S8 Plus. Tutaj na chwilę obecną jeszcze działa. Jest jeszcze prostsza funkcja, możecie użyć tej tutaj ikonki, odłączyć i od tej pory macie święty spokój z Bixby. Nie wciśnie wam się, nie będzie nic się działało, więc macie po prostu koniec nerwów z tym asystentem. Oczywiście dłuższe przytrzymanie spowoduje odpalenie samego asystenta, no bo tu mam wyłączony chwilowo internet, więc jeżeli przytrzymamy dłużej, no to Bixby zaczyna działać. Oczywiście nie rozumiem je po polsku, więc po co mam sobie z nim gadać, więc to jest nieważne, teraz jakieś notes chciał odpalić. Ale cóż, spoko opcja, że Samsung w końcu poszedł w tą stronę, mądrze, bo Bixby naprawdę jest bezużyteczne, póki nie mówi w naszym języku. No tylko szkoda, że pomimo tego, że nam wyłączył go, funkcja tego przycisku nie dała alternatywy. Wiadomo, są aplikacje, które pozwalają nam podmienić ten przycisk, oczywiście link tutaj macie do filmu, jak to zrobić. Ale no fajnie by było, gdyby to sam Samsung nam dał taką możliwość, więc może w końcu też posłucha głosu swoich użytkowników i po prostu da możliwość wrzucenia tam jakiejś aplikacji. No bo po prostu posiadanie przycisku, który można wyłączyć i nic nie robi, no po co on jest w telefonie w takim razie? No totalny bezsens, więc według mnie po prostu dobra opcja. Ale szkoda, że jeszcze nie idą w tą stronę, żeby nam dać możliwość po prostu zmapowania jakiejś innej funkcji pod tym przyciskiem. Mam nadzieję, że tak się stanie. Czas pokaże. Tyle na chwilę obecną w takim moim szybkim filmie odnośnie tego, że w końcu mamy spokój z Bixby. Jeżeli nie chcemy jej używać, nie musimy, nic nam się nie stanie, gdy wciskamy ten przycisk. No i cóż, no wypadałoby, sugeruję, zrobić taką akcję, może jeżeli wam się nudzi i chcecie, wejdźcie na profil Samsung Polska i po prostu piszcie, proście, wysyłajcie do nich maile, żeby po prostu zmieniono w jakimś następnym ROMie funkcję tego przyciska, że poza tym, że możemy wyłączyć tego asystenta, fajnie by było, jakbyśmy mieli też możliwość po prostu zmapowania jakiejś innej komendy, otwarcia innej aplikacji, wykonania czegokolwiek innego za pomocą tego przyciska. Niezależni deweloperzy to robią, no tylko jest tutaj wojna, bo co aktualizacja Samsunga, to oni muszą też aktualizować, no bo Samsung się, nie wiem, broni jak tylko może, żeby ten przycisk był i żeby funkcjonalność jego istniała. No cóż, no wiadomo, użytkownik, klient nasz pan, więc może próbujcie pisać, mailować, pisać na profilu facebookowym Samsunga. Może coś to da, może nie. No zobaczymy. Oczywiście też, jeżeli taki apel, jeżeli chcecie, żeby coś się stało, no to wiecie co, sugeruję też łapkę w górę pod tym filmem, żeby coraz więcej osób mogło to zobaczyć, w jakiś sposób może zadziałamy na Samsunga i pomoże to po prostu osobom, które mają S8-ki, S8-ki z plusem, Note, żeby po prostu ten przycisk stał się jakimś rozsądnym przyciskiem, a nie tylko czymś, co aktualnie fajnie, że możemy wyłączyć. Tyle z mojej strony na dzisiaj, oczywiście łapka w górę przyda się. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam.
na pewno warto. No i cóż, chyba tyle dzisiaj tak krótko. Trzymajcie się ciepło. Hej!